Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem The Key. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt The Key będzie starał się i stara się rozwiązać problem związany właśnie z cyfrową tożsamością, z identyfikacją poszczególnej osoby w ramach właśnie rozproszonego rejestru. Problem tak naprawdę jest dość istotny, poruszając się w kontekście blockchain, poruszając się w kontekście zdecentralizowanych aplikacji. Niemniej jednak myślę, że problem ten na razie jest na ten moment typowo teoretyczny, z tego względu, że po prostu sama adopcja technologii jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, abyśmy mogli mówić, że występują kolejne problemy bardzo ważne do rozwiązania, skoro ten główny jeszcze nadal nie jest powszechnie stosowany. Niemniej jednak tego typu projekty również są potrzebne, ponieważ tego typu dosyć ciężkich tematów technologicznych nie da się rozwiązać w przeciągu miesiąca. Dlatego na tego typu projekty myślę, że również warto zwracać uwagę. Jeśli chodzi o konkurencję, to oczywiście na przykład projekt SelfKey, czy choćby możliwość identyfikacji poszczególnych osób za pomocą projektu Ontology. Także nie tylko tutaj ci pomysłodawcy zajmują się tego typu projektem. Jeśli chodzi o typowo technologiczny aspekt tego projektu, jaki poruszam na tych filmach, to przede wszystkim oczywiście warto zwrócić uwagę na tak zwany termin Personally Identifiable Information, w skrócie P2. Jest to dosyć ważny termin w świecie IT, który oczywiście wywodzi się jeszcze spoza blockchainu, ponieważ są to ramy, które pozwalają ogólnie określać, identyfikować osobę właśnie w internecie, czy później w internecie na platformie blockchain. Także jak najbardziej takie coś funkcjonuje, istnieje. No a prace związane z implementacją tego na blockchainie, a potem dystrybucja tego na wiele blockchainów, także to jest bardzo, bardzo ciężki technologicznie kawałek chleba, ale przyjrzyjmy się tak naprawdę, co tutaj można o tym projekcie więcej powiedzieć z zakresu właśnie postępu prac technologicznych. Jeśli chodzi o roadmap, to tutaj tak jest dosyć ubogo pod tym względem. Przejdźmy może od razu na portal CoinPaprika, zakładka Code Progress. No tutaj widać, że nie mamy żadnej aktywności programistycznej w zakresie tego projektu. Przechodząc natomiast na GitHub, widoczny teraz na ekranie, pierwsze to rzuca się w oczy, to fakt, że jesteśmy na profilu użytkownika w kontekście portalu GitHub, a nie na stronie organizacji. Także tutaj myślę, że to już jest trochę takie mało profesjonalne. Tak jak powtarzam to w niektórych odcinkach, w niektórych analizach tego typu projektów, właśnie główna różnica jest taka, że w ramach profilu prywatnej osoby na GitHubie mamy możliwość zakładania prywatnych repozytoriów bez opłat, natomiast jeśli mamy już organizację, to wtedy te repozytoria prywatne, czyli niewidoczne dla społeczności, są już dodatkowo płatne. Co ciekawe, jeszcze profil użytkownika, widoczny jak na ekranie, nie pozwala nam zweryfikować tego, czy tak naprawdę osoby stojące, a raczej będące właścicielami właśnie domeny The Key, są również właścicielami tutaj tego profilu na GitHubie. No to jednak mamy pewną możliwość potwierdzenia tego, ponieważ na głównej stronie znajduje się link kierujący właśnie do tego profilu. Jeśli chodzi o aktywność, no to tutaj zdecydowanie bardzo słaba, praktycznie zerowa. Mieliśmy drobną aktywność tutaj w październiku, po parę commitów tak naprawdę, no nic nie wnoszących i jedna jakaś aktywność w listopadzie, czyli dosyć niedawno, ale to jest update jednego projektu, wrzucony cały w zasadzie, cały projekt, który tak naprawdę no ciężko w jakiś sposób przetrawić, z tego względu, że nie ma tutaj żadnego opisu, nie ma żadnego readme, nic tak naprawdę w kontekście tego projektu nie możemy się ciekawego dowiedzieć,
A wątpię, żeby ktoś po prostu analizował projekt po samym kodzie źródłowym i czytał linijka po linijce, co tak naprawdę tutaj pomysłodawcy zaimplementowali. Jeśli chodzi o pozostałe repozytoria, to również nie są one nawet tak naprawdę opisane. MVP, no domyślam się, że to jest Minimum Viable Product, jednak został on tutaj umieszczony już 2 lata temu i w zasadzie ostatnia jakakolwiek aktywność była rok temu. Opisy commitów są też w języku azjatyckim, że tak pozwolę sobie powiedzieć, także dosyć nieczytelne to jest dla mnie. Tak samo brakuje tutaj również opisów. Ciężko cokolwiek na temat działalności w tym projekcie, jak i zarówno w pozostałych powiedzieć. Mam tutaj 4 repozytoria, natomiast, no tak jak wcześniej wspomniałem, bez aktywności, bez opisu, także projekt jest, no, przynajmniej bardzo zagadkowy. Także to wszystko, jeśli chodzi o taką analizę tego, co dzieje się w projekcie, jak wygląda postęp prac. No, jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj tego postępu prac w zasadzie nie widać. Mieliśmy dodane niedawno jedno repozytorium, tak jak to przedstawiłem na GitHubie. Niemniej jednak nie ma tu żadnych opisów, nie ma readme. Nie ma się tak naprawdę czego złapać, by to w jakiś sposób ocenić. Także osoby zainteresowane tym projektem zachęcam do wykonania analizy fundamentalnej, bo tam widziałem jakieś informacje o zmianie CEO. Należałoby prześledzić dokładnie zespół, finansowanie i aspekty, które właśnie dotyczą głównie analizy fundamentalnej. Także z mojej strony to wszystko. Zapraszam do komentowania tego materiału właśnie w komentarzach i pozostawiania jakichkolwiek pytań. Dziękuję, cześć.